Witajcie na moim odwyku. Przegram. Przegram to. Nie jest to kolejny vlog siedzony, więc spokojnie możecie zostać. Będzie to taki daily vlog, ale może trochę dziwny. A mianowicie, zainspirowana dziewczynami, moimi przyjaciółkami, głównie z Suzią, postanowiłam zrobić sobie dzisiaj odwyk od internetu. Jedyny dozwolony internet to jest Netflix. Jest aktualnie 9:11. Zaraz idę biegać, stąd mój strój. I właśnie odwyk zaczniemy od biegania. I internet wyłączę po bieganiu, dlatego że podczas biegania potrzebuję mieć kod do playlisty do biegania. Więc po tym, wracam do domu i żegnamy się z internetem już na dobre. Po prostu nie będę używała. Dlaczego? Bo dzięki temu mogę po pierwsze poświęcić dzień na to, na co powinnam, a nie na to, co robię siedząc na telefonie pół mojego dnia. To jest po pierwsze. Po drugie, taka przerwa od internetu, nawet taka jednodniowa, naprawdę może dużo zmienić, wiecie, można sobie pomyśleć i tak dalej. Zwłaszcza, że w codziennym życiu jesteśmy pod bardzo dużym wpływem internetu i wszystkiego, co tam się znajduje, nawet jeśli sobie z tego nie zdajemy sprawy, więc taki jednodniowy odwyk naprawdę może dużo dać. Kontakt ze mną jest, ludzie mają do mnie numer telefonu, w sensie ci to się liczą. Więc myślę, że to będzie dobre, więc dzisiaj przez cały dzień nie będę używała, wy będziecie ze mną przez tą mękę. I jak mówiłam, zaczynam swój odwyk od biegania. No jest minus 6 na mrozie. Wróciłam z biegania, poćwiczyłam teraz w domu. Teraz robię coś, co praktykuję sama od 3 dni. A mianowicie medytacja. Mam aplikację Headspace i teraz lecę dzień 3. Już jestem pozytywnie zaskoczona, więc będzie to nic innego jak siedzenie 5 minut z zamkniętymi oczami, słuchanie głosu czyjegoś, który mi daje wskazówki, i medytowanie. Hi, and welcome back to Basics and to Session 3. Namaste. Nie wiem, czy to się mówi przy medytacji, czy przy jodze. Ale skończyłam. Teraz idę się umyć. Zasady odwyku. A mianowicie mam dostęp do Netflixa tylko. Do YouTube'a nie, bo nie ma jeszcze, to też jest mediami społecznościowymi, którym ma zdecydowanie wpływ, więc nie będę sobie dzisiaj pisała chmury, patrząc na życie idealnych ludzi. Aktualnie jest 10:07. Idziemy, wyłączamy LTE. Wyłączamy moje Wi-Fi. I aktualnie jestem już bez internetu w telefonie, więc jak coś, to będą mi przychodzić tylko SMS-y. Więc zaczynamy o 10:00 mój odwyk. No żeby minęło 12 godzin, to o 10:00 trzeba będzie przestać. A że ja o 10:00 tak koło zbieram się do spania, to będzie idealnie. Okej, wypada mi monitorować moją przygodę. Jest godzina 11:08, czyli mina już godzina od mojego wyłączenia internetu. Jest dobrze, zjadłam śniadanie, umyłam się, dalej nic nie zrobiłam. Dzisiaj, kochani, mamy tak. Co dzisiaj jest? Dzisiaj jest już piątek. Dzisiaj miałam wpisane bieganie, mogę to odhaczyć. Gdzie jest mój długopis? Tu jest mój długopis. Odhaczam bieganie. Więc muszę na dzisiaj przenieść lekturę i muszę dzisiaj zrobić notatki. Jezu, jest piątek, już za 3 dni mamy mieć do szkoły. Luna chyba też przeżywa odwyk. Tok, tok, pieseczku, przeżywasz odwyk razem z Pancią? Ja wiem, ciężko, ciężko jest, ja wiem. Będzie dobrze, spokojnie, damy radę. Będąc na jednym odwyku, a mi inny, a mianowicie co do niejedzenia słodyczy. Mam tu lody, ale lody się spalają. Trudno jest utrzymać dwa odwyki jednocześnie. Dalej nie ruszałam telefonu, jest dalej wyłączone Wi-Fi. Wiem tylko, że czytam 3 maile, ponieważ się tam się na komputerze, nie jestem w stanie tego powstrzymać. Ale jest dobrze, dajemy radę. A jest już 16:13. I właśnie po powiedzeniu wam tego dostałam SMS-a od Zizi, że wszystko u mnie dobrze. Uroczy. Wzbogacam swój odwyk o wyjście na dwór, dotlenienie mózgu. Jadę po obiad. Mam obiad. Wtepnęłam właśnie w lód. To mój obiad. Jem tylko tą część, ponieważ nie lubię groszku i marchewki. To jest kotlecik, ziemniaczki, bardzo zdrowo, bardzo pysznie.
smakowicie wręcz bym powiedziała. Idziemy po zwycięstwo. 19. Dalej telefon nieruszony, za to przepisane lekcje, notatki, lektura, półtora części iluzji obejrzane, ponieważ obejrzałam pierwszą i teraz jestem w połowie drugiej. Paznokcie u stóp zrobione. Przegram. Przegram to. Wiecie, co jest najgorsze, że ja naprawdę nie dam rady. Ja nie dam rady, przysięgam. Naprawdę idzie mi bardzo dobrze, a po prostu potrzebuję czegoś. Na początek filmu jest krzywy kadr, ale to nieważne. Pominę fakt, że czuję się i wyglądam jak Alutka z rodziny zastępczej, ale jest naprawdę źle, bo zamieniam pościel na łóżku. Nie no, tak naprawdę przymierzałam się do tego, to jest idealny moment. Oglądam Sherlocka i zmieniam pościel. Tada! Może nie wygląda pięknie, bo nie chciałam mi się zakładać czego? Koca, czy tam narzuty, czy co tam na wierzchu, bo teraz i tak jest spać, ale... Moje sprawozdanie z dzisiejszego eksperymentu, nie umiem tak czytać, w 10:30, o jest, także jest już późno. Chciałabym zakończyć ten eksperyment i powiem wam tak, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Przez ten dzień zauważyłam, że telefon nie jest mi tak potrzebny, na ile go używam w ciągu dnia i potrafię bez niego wytrwać. W sensie po prostu nie potrzebuję wszystkich mediów społecznościowych, wystarczy mi Netflix i wyszukiwarka, ponieważ czasami musiałam coś sprawdzić, zrobić i tak dalej. I media nie są mi tak potrzebne, jak myślałam, że są do życia. I miałam o wiele więcej czasu dla siebie. Wiecie, wiedziałam, że mam ten odwyk, więc wiedziałam, że nie mogę posiedzieć chwilę na telefon, dlatego robiłam coś innego, pożyteczniejszego. Taki odwyk może pomóc w tym, żeby wrócić do normalności, uświadomić sobie normalność. Więc myślę, że to jest dobre. Podsumowując mój ten odwyk, mój eksperyment, uważam, że to było fajne. Odłóżcie telefon, pójdźcie sobie do bliskich, spędźcie z nimi czas, pożyjcie życiem poza mediami społecznościowymi. Jeszcze jedna rzecz, nagrywam to później, ale jeszcze jest przed pożegnaniem, ale w każdym razie sprawdziłam właśnie wszystkie powiadomienia, które mi przyszły i jeden wniosek nic mi nie ominęło. Totalnie nic. Więc sprawdziłam wszystko i żyję. Nie czuję, że straciłam jeden dzień. Chyba wniosek można samemu wyczytać z tego. Teraz wróćmy do tamtego klipu, w którym się z wami żegnam. Także podsumowując, serdecznie polecam coś takiego zrobić. Możecie mi napisać w komentarzu, czy wy coś takiego robiliście, robicie, chcecie zrobić, macie w planach. Możecie pisać swoje wrażenia. Ja każdemu serdecznie polecam, bardzo fajna sprawa. Na pewno powtórzę. Także dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Widzimy się w następnym z Bullet Journalem. I pa, pa.